Dziękujemy Bogu za dzisiejszy wieczór. Chcemy, aby Pan nam pobłogosławił dzisiaj i chcemy, abyśmy stanęli w Jego łasce i aby podarował nam Jego Słowo, tak jak On wyznaczył. Przeczytajmy ze Słowa Bożego. Księga Daniela, pierwszy rozdział. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nabukadneszar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Sinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga i rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim, miał ich też nauczyć pism i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dziennie utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananasz i Misael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskim dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Misela Mesachem, a Azariasza Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec plemienia, a Bóg zjednał Danielowi łaskę miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariuszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich próśb i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. I po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nabukadneszera. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich, taki jak Daniel, Ananiasz, Misael i Azariasz, i tak poszli na służbę do króla. W każdej sprawie, która wymagała mądrości i zrozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w samym królestwie. A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. Dziękujemy Bogu. Amen. Dziękujemy Bogu, bracia i siostry, bo znamy Słowo Pana i studiujemy je i badamy je i prosimy od Boga, aby nam pokazywał to, co mamy potrzebę, abyśmy mogli iść po duchownym życiu i po duchownej drodze, którą Bóg otworzył przed nami. Na pewno odkrywamy w naszym osobistym życiu, że czasy i okresy, w których żyjemy, tak jak objawia Słowo Boże, są czasami złymi. I widzimy, że przez cały czas złość staje się jeszcze większa. Jest większa i nawet natura wzdycha z tym wszystkim, co się dzieje na ziemi,
ale i lud Boży też wzdycha z tym wszystkim, co się dzieje. Jednak człowiek Boży znajduje się zawsze w niebezpieczeństwie. Znajduje się w sytuacji, gdzie niebezpieczeństwo istnieje, aby mu zmienić decyzję, którą podjął w swoim życiu, aby zmienił jego życie, aby zmienił jego sposób myślenia, aby zmienił wszystko to, co Bóg przyszedł i zabrał, tak jak zabrał grzech, tak jak zabrał wszystkie te nieużyteczne rzeczy, które miał człowiek, i aby go uczynił nowym stworzeniem, aby go uczynił, aby zapomniał, że został wyzwolony poprzez krew Chrystusową, a nie poprzez coś, co jest zniszczalne, poprzez złoto i srebro, tak jak mówi Słowo Boże. I że człowiek, który poznał Pana i podjął decyzję, aby poszedł za Słowem Bożym, za Chrystusem, nie został wyzwolony od czegoś, co jest, można złapać i zobaczyć, ale został wyzwolony poprzez świętą krew Chrystusową. I na pewno w tej drodze Bóg chce, aby człowiek przez cały czas wzrastał, aby dorastał. Chce dać mu duchowny wiek i chce mu dać jeszcze więcej rzeczy, które tyczą się do niego, duchowne rzeczy, aby mógł się ustać w tych złych czasach. I na pewno na tej drodze nie jesteśmy sami. Mamy Słowo Boże, mamy Pana Wszechmogącego, który jest między nami, który idzie z nami. Widzimy w naszym życiu Jego dzieła, ale jednak Bóg zawsze będzie pozwalał na rzeczy w naszych życiach, abyśmy mogli kontrolować naszą sytuację, naszą drogę i nasze miejsce. I powiedzieliśmy wiele razy, że to, co ma znaczenie na jednej drodze, jest, abyśmy kontrolowali zawsze, czy idziemy poprawnie za drogą, którą wybraliśmy. I ta droga, którą wybraliśmy dzisiaj, jest wyznaczona w Ewangelii. I nie chcemy odchodzić ani na prawo, ani na lewo. Wyznaczył sam Bóg w Słowie swoim i po tej drodze chcemy iść. Jednak przychodzą chwile, które kontrolują, przychodzą chwile, powinniśmy skontrolować, czy naprawdę jesteśmy tam, gdzie Bóg chce. I ta kontrol wiele razy pozwala Bóg, abyśmy znajdowali się w próbie, w trudności, w jakiejkolwiek trudności, czy to mała, czy to duża. Jest wiele rodzajów trudności i prób i każdy z osobna ma swoją trudność, ma swoją kontrolę, swoją próbę, aby mógł zobaczyć na swoją drogę, skontrolować swoją drogę. I dzisiaj Pan chce nas namówić, abyśmy skontrolowali, ja pierwszy, ale namawiam też i was, abyśmy skontrolowali naszą drogę, abyśmy skontrolowali nasze miejsce, abyśmy zobaczyli, abyśmy zrobili jeden test. No, tak jak powiedzieliśmy, że czasy są złe i wróg duszy ma cel, aby oszukać, nawet jak jest możliwe, wybornych. I to jest pierwszy jego cel. Interesuje się, aby oszukał nawet tych wybornych. I może się to stać. Wszystko się może stać u człowieka, który nie zważa, u człowieka, który lekceważy, aby zobaczyć swoje miejsce, samego siebie, aby zobaczyć swoje serce i duchowną swoją drogę, aby wejrzał do doskonałego zakonu wolności, który objawia Bóg w swoim słowie, gdzie się znajduje. I tak pozwala Bóg, że Jeruzalem, miasto, przez które jest wychwalone imię Boga, gdzie mieszka lud Boży, trzeciego roku panowania Jojakima, pozwala Bóg, że nadciągnął Nabuchadneszer, król babiloński, do Jerozolimy i obległ je. Dlaczego? Bo ma plan dla ludu swojego, ma plan co do swoich ludzi. I ten plan ma do czynienia ze zbawieniem ich, ma do czynienia z ich drogą. Nie mógł wybrać innego sposobu Bóg.
był to najlepszy sposób, aby pozwolił, aby stała się ten atak, aby został złapany naród, aby zostały zabrane naczynia i aby wniósł do skarbca swojego Boga i na koniec, aby przestała być wychwalanie i cokolwiek, co się działo wtedy, nie mógł Bóg coś uczynić innego. Nie mógł Bóg przyjść z mocą do miasta i aby mógł uczynić wielki cud i aby wychwalali wszyscy ludzie i aby uwierzyli. Kochani bracia i siostry, Bóg ma zawsze najlepszy sposób, a człowiekowi zawsze się wydaje, wiele razy się wydaje, że to jest bardzo bolesny, bardzo ciężki, ale to jest najbezpieczniejszy dla każdego z osobna, aby mógł zrozumieć, gdzie się znajduje. I to ma do czynienia na pewno z ludźmi, którzy przyjmują od Boga tą próbę i tą kontrolę, aby zobaczyli, gdzie się znajdują, w jakiej sytuacji się znajdują. I w tym ludzie są jednak ludzie, którzy są szczególnym celem. I wróg dzisiaj w świecie szuka, aby znalazł szczególnych celów. I szczególne cele są ludzie, którzy mają pewne cechy. I byli pewni młodzieńcy, którzy mieli pewne cechy, u których powinien król Nabuchadneszar, ten, który rządził, ten, który wykorzystywany był przez Boga w tej próbie, aby znalazł tych ludzi i aby ich wykorzystał dla korzyści. I moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj wróg naszej duszy szuka pewnych szczególnych ludzi i ci ludzie mają pewne cechy, tak jak powiedzieliśmy, i te cechy, które mieli ci młodzieńcy i rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich, królewskich i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady. Ludzi, którzy są bardzo czyści, którzy nie mają żadnej wady. Jaki może być dzisiaj ten człowiek? Kim jest taki człowiek, który nie ma żadnej wady? Tylko jedyny człowiek jest ten, który może powiedzieć, że nie ma wady. I ten człowiek jest człowiek, który może wchodzić do miejsca świętego i może wzywać krew Chrystusową i Pan Wszechmogący będzie przychodził i poprzez kąpiel wodną, poprzez wyczyszczenie człowieka, poprzez żałowanie człowieka wyczyści go. I ci ludzie stają się celem. Ci ludzie stają się celem dzisiaj, tak jak byli celem wtedy. Bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonym bystrym rozumem. Kochani bracia i siostry, człowiek, który wzywa wolę Boga i Bóg przychodzi i zmienia go i czyni go nowym stworzeniem i zmienia wszystko w jego życiu, zmienia też jego wygląd. I pamiętam samego siebie, jak Pan przyszedł i na nowo narodził mnie, zmienił moją twarz. I to jest dostrzegawcze i stwierdzone, że słyszeliśmy o tym wiele razy, że jeden człowiek na nowo naradza się i zmienia się jego życie. Widzimy, że coś się zmieniło w jego obliczu, w jego wyglądzie. I to jest ta czystość. Nowe stworzenie, które czyni Bóg. I ten piękny wygląd nie jest wygląd ludzki, ale wygląd duchowny, który daje Bóg poprzez dar, który wchodzi poprzez na nowo narodzenie człowieka, poprzez Słowo Boże i który promieniuje w obliczu człowieka. I ten człowiek jest celem. Uzdolniony do wszelkiej wiedzy i człowiek, który zna Słowo Boże, bracia i siostry, może poznać, co się dzieje w życiu jego, ale nie tylko w tym życiu, ale co się dzieje po tym życiu. I dziękujemy Bogu, bo jak poznaliśmy, że jest wieczne życie, jak poznaliśmy, że życie nie jest tym,
które żyjemy, tylko że jesteśmy przechodniami w tym życiu, że jesteśmy na krótko, mamy początek i koniec. To nie jest tylko te życie, ale jakie jest życie? Życie, które przygotował sam Pan Wszechmogący, abyśmy żyli z Nim wiecznie. Dziękujemy Bogu. I to zrozumienie, i ta wiedza, i mądrość przychodzi wyzwolić człowieka dzisiaj, tutaj, w tym życiu od wszystkiego. I to jest to, co daje człowiekowi moc, co daje mu wartość, co daje mu wzrok, aby mógł iść i kontynuować, bo rozumie, że te życie tutaj jest przejściowe, ma początek i koniec i nie jest to jego celem tutaj. Nie ma żadnego celu. Jedyny cel, który ma tutaj w tym życiu, jest, aby przygotował się, aby żył w Królestwie Niebios. Aby stworzył wszystkie te warunki, aby mógł wejść do Królestwa Niebios. I ci ludzie, bracia i siostry, są celem. Obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki, dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim, miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. I powiedział król więc Nabuchadneszar do ludzi swoich, aby poszukał takich ludzi, takich młodzieńców. I ci młodzieńcy znaleźli się, spotkali się i między tymi ludźmi, których wzięli i doprowadzili ich do Babilonu, aby wypełnili pewne poznania i rzeczy, które pomyślał sobie król Nabuchadneszar, aby ich wziął, aby się nimi zaopiekował, aby ich nakarmił, aby im dał pokarm ze stołu królewskiego, aby mogli poznać język chaldejski, aby ich wykorzystał do swoich rzeczy, aby ich wykorzystał do mądrości swojej, aby nauczyli się ich języka i aby ich wykorzystywał dla swoich spraw. I między tymi ludźmi byli Daniel, Ananiasz, Misael i Zariasz, którym przełożony nad sługami dworski dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazerem, Ananiasza Serdachem, Misaela Mesachem i Azariasza Abednegem. I teraz są w Babilonie jako niewolnicy. I teraz musi się zacząć nowe dzieło. Próba musi się rozwinąć, musi się pokazać i między tą próbą wszyscy muszą podjąć jakieś miejsce. Daniel podejmuje coś w swoim sercu i mówi, wsadził do swojego serca, postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał, dlatego poprosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, aby mógł się uszczyć z plamienia. I to jest miejsce, które podejmuje Daniel. Jaka jest jego decyzja? Nie chcę jeść to, co wy jecie. Nie chcę pić to, co wy pijecie. Tak, ale to nie jesteśmy my, ale to jest król. I dzisiaj ludzie świata jedzą i piją z potraw swojego króla. Swojego króla. I celem tamtego króla, władcy tego świata, jest, aby wszyscy ludzie jedli z jego potraw. Daniel jednak podejmuje inną decyzję i dziękujemy Bogu za tego człowieka. Dziękujemy za tego człowieka, który nam objawia Bóg, abyśmy mogli dzisiaj zrozumieć ją i abyśmy podjęli taką samą decyzję dzisiaj. Postanowił sobie to w sercu. To jest jego decyzja. Jego decyzja. Nie naciskał na niego nikt. Nikt nie przyszedł, aby wymusił na nim to, że nie skalasz się z potraw króla, ale to była jego decyzja. To było jego decyzja. I dzisiaj, jaka jest nasza decyzja? Znamy Słowo Boże. Wiemy, znamy rzeczy Pana. Skosztowaliśmy Pana w naszym życiu. Widzieliśmy działanie Boże w naszym życiu. Mamy Słowo Boże w naszych rękach.
ale przede wszystkim Pan uczynił swoje słowo z mocą w naszym życiu. Ale pozwala Bóg, abyśmy podjęli miejsce. Jakie jest nasze miejsce? Nasza decyzja, jaka jest dzisiaj? Być może my też chcemy dzisiaj, abyśmy wzięli, pozwólcie, że tak powiem, zakąski. Może chcemy wziąć małe zakąski. Może chcemy wziąć potrawy ze stołu królewskiego. Tego chcemy może napić się wina od tego króla. Jaka jest nasze miejsce? Jakie jest nasze decyzje? I to jest kontrol, którą chce Bóg uczynić dzisiaj w naszym życiu osobistym, bo każdy z nas osobna wie, co je. Każdy z nas osobna wie, co je dzisiaj. Bo dzisiaj możecie widzieć mnie i możecie powiedzieć, że ja jem tylko warzywo i piję wodę, ale ja mogę pić dużo wina i mogę jeść dużo potraw ze stołu królewskiego. Ale ja wiem, co jem dzisiaj. I każdy z nas osobna wie, co je. Dziękujemy Bogu. Jak pozwala Bóg, abyśmy zainteresowali się pokarmem trochę tutaj w tym życiu i zainteresujemy się, zaczynamy szukać i mówimy, że nie, tego nie będziemy jedli. Będziemy jeść tamto, co jest lepsze. Nie będziemy jedli tego, nie będziemy jedli tamtego. Zrobimy to tak, zrobimy to inaczej. Nie tak, jak widziałem do tej pory, abyśmy zaopiekowali się ciałem tym, które jest zniszczalne. Ma początek i koniec. Nie może tego nikt zmienić. Dziękujemy Bogu za to. Dziękujemy Bogu, bo widzieliśmy w Kościele ładną zmianę i to jest piękne. Ale dzisiaj powinniśmy zobaczyć, co jemy, co je duchowny człowiek i jakie jest decyzja, którą podejmuje każdy z nas. Daniel podjął poważną decyzję. Trwałą decyzję. Moglibyśmy powiedzieć decyzję z władzą o samym sobie. I kontynuuje i mówi. I dlatego poprosił przełożonego, aby się nie kalał i uczynił Bóg, aby znalazł łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. To jest łaska Boża, która przychodzi dzisiaj, jak my podejmiemy tą decyzję. Dzisiaj jest piękna namowa, którą nam daje Słowo Boże. Jest bardzo piękna namowa. Jak podejmiesz tą decyzję, znajdziesz łaskę i miłosierdzie wobec wszelkiej mocy. Wobec wszelkiej mocy, bo nie uczynisz tego sam, nie uczynisz tego sam. Przyjdzie Bóg i uczyni łaskę i miłosierdzie i będziesz mógł to uczynić. I dziękujemy Bogu za to. I tutaj widzimy działanie Boga. Widzimy, jak miłość Chrystusowa przychodzi, aby nam pomóc w pewnej decyzji. W decyzji, która jest zgodna z wolą Boga. Abyśmy się nie niepokoili dzisiaj, jak podejmujemy tą decyzję, abyśmy nie kalali się potrawami króla i winem króla, dziękujemy Bogu. Jak dzisiaj podejmiemy tą decyzję, przyjdzie sam Pan Wszechmogący, sam Chrystus i uczyni taką łaskę i takie miłosierdzie, że będziemy mogli ustać się w tym pokarmie. Będziemy mogli się ustać na tym miejscu. Sam nie możesz się ustać. Zaczynają ludzie robić diety różnego rodzaju. Mówi lekarz, że musisz zmienić jedzenie, musisz zmienić swoje życie. Uda mi się samemu, mówi. I przestajesz jeść pierwszy dzień, dobrze, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień. I zależnie od mocy każdego i zależnie od charakteru ma jakiś termin, ale w pewnym momencie upadasz. I poddajesz się. Jak jednak przychodzisz w inny sposób, z oparciem jednego człowieka, który przychodzi i ci mówi, radzi ci, pomaga ci, wtedy znajdujesz łaskę i mówisz, a może mi się udać, bo mam pomoc, mam kogoś, kto przychodzi i mi pomaga i mnie wzmacnia i dziękujemy Bogu, bo Bóg chce nam dzisiaj wzmocnić, nie chce nas zasmucić, chce nam dać radość i chce nas namówić i mówi, podejmijcie tą decyzję, podejmijcie tą decyzję dzisiaj moje dzieci
ja przyjdę i was wzmocnię, dam wam łaskę, dam wam miłosierdzie, abyście mogli się ustać i nie skalacie się. I Daniel, kochani bracia i siostry, znalazł łaskę i miłosierdzie wobec wszystkich tych i szczególnie wobec przełożonego. A przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców waszych wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo króla. I na pewno myśli, które przychodzą do naszego serca, do naszej myśli, zawsze będą szepty, które są przeciwko woli Bożej. Myśli są zawsze takie, aby zatrzymać dzieło Boże, aby nas spóźnić, aby nam zmienić drogę i kierunek, aby zmienić decyzję, aby zmienić nasze życie. Przychodzi więc wróg duszy, aby szeptał ci do twojej duszy, do naszego serca i aby ci powiedział, że zobacz teraz, jak to się teraz stanie wszystko, staniesz się gorszy, to się nie może stać, nie możesz tego zrobić, to jest niemożliwe. Jest niemożliwe. Żyjesz w jednym społeczeństwie, w jednym świecie. Nie możesz uczynić Słowa Bożego, tak jak mówi Ewangelia. To było trochę dla tamtego okresu. Nie może wszystko się stać dzisiaj. I to są myśli i szepty wroga, tak jak ten przełożony powiedział do Daniela, że zobaczy cię teraz król i twoja twarz będzie chudsza i ja się boję. I przychodzą krewni i mówią, że tam, gdzie chodzisz, że zginiesz, zginie twoja rodzina, twoje dzieci, gdzie ty tam chodzisz. Przedwczoraj mieliśmy pójść do kościoła i był jeden człowiek w domu. I jak odszedł i powiedział, że ten człowiek widział, że jak ruszaliśmy się, biegaliśmy i teraz przyszła godzina, że idziemy do kościoła. I życie szło bardzo szybko i w pewnym momencie zatrzymało się i powiedział, i powiedzieliśmy, że idziemy do kościoła i powiedział, jak to jest możliwe i to robisz i nie płaci i nie opłacają cię za to. Tak ty to robisz i nie bierzesz pieniędzy za to. Dziękujemy Bogu, bo to nie jest dzieło ludzkie. Życie ludzkie nie zmienia się z dziełem ludzkim. Nie zmienia się złotem poprzez złoto i srebro, ale życie ludzkie zmienia się poprzez krew Baranka Bożego. Zmienia się poprzez krew Chrystusową, która wylała się na krzyżu, na Golgocie. Tak zmienia się życie człowieka, bo Chrystus, tak, ukrzyżował się na krzyżu, na Golgocie, wylał swoją krew, umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał. Dziękujemy Panu i jest zmartwychwstały. I ma moc i władzę, aby pielęgnował się swoimi dziećmi. Dziękujemy Bogu. Nie uchodźmy więc przed szeptami, przed myślami naszymi, przed uczuciami naszymi i uczuciami, które przychodzą ludzie, bo Słowo Boże jest dla dzisiaj, dla dzisiejszych dni. Jest dla dzisiaj Słowo Boże. Bo dzisiaj mamy Słowo Boże, większą potrzebę, jak być może mieli taką potrzebę ludzie we wcześniejszym wieku. Bo dzisiaj są złe czasy i miłość oziębnie jest napisane. I widzimy, że ludzie mieszkają w społeczności, żyją w blokach, mogą żyć 100 osób w jednym bloku i nikt się nie odzywa do drugiego. Nie mają żadnego kontaktu i nie chcą się widzieć na przykład. Dziękujemy Bogu za to. Dlaczego? Bo miłość oziębiła się, odeszła od ludzi. Kiedyś ludzie mieszkali oddaleni od siebie i starali się, aby byli razem, aby mieszkali razem, aby pokazał jeden drugiemu miłość, a dzisiaj jest tak, że są bardzo tak blisko wszyscy, a ludzie są tak oddaleni jeden od drugiego. I samotność jest największą plagą w ludzkości. Bo ludzie tak, są razem, ale jednak są samotni. I mają psychologiczne problemy i inne rzeczy. Więc nie poddajmy się
uczuciom i myślom naszym. Przełożony więc chciał pobudzić w taki sposób Daniela i powiedział, że ja się boję i mogę stracić moją głowę, mogę stracić moje miejsce i być może, ale przychodzi bardzo ładnie Daniel i mówi mu, wypróbuj nas kilka dni i zobaczysz, wypróbuj nas. I przychodzi łaska Boża, przychodzi dzieło Boże, bo Bóg działa i pracuje i mówi i wkłada do serca tego przełożonego, że aby przyjęli to, co podjął trwałą decyzję Daniel i reszta tych młodzieńców, którzy byli z nim. I ci młodzieńcy stanęli na swoim miejscu, na tym, co Bóg im objawił, z wielką mocą, aby utrzymali się w czystości, aby utrzymali się w świętości, aby utrzymali się w tym, co Bóg im dał w życiu ich. I pomimo, że znajdują się teraz w niewolnictwie, w próbie, pomimo, że znajdują się w trudności, ustoją się tak, jak Bóg chce. I to jest łaska Boża, to jest dzieło Boże. Podjęli decyzję i Bóg tą decyzję pobłogosławił. Przeminęły dni i przyszła godzina, tak jak mówią ludzie, aby pokazało się wszystko. Aby pokazało się wszystko. Słowo Boże, aby się ukazało, aby miał wynik. I ludzie ci, naprawdę, oblicza ich były tak piękne w wyglądzie, piękniejsze od tamtych, którzy jedli ze stołu królewskiego. Dziękujemy Bogu, bo człowiek, który kosztuje Boga i zmienia się jego życie, staje się życie jego piękne. Piękne stanie się jego chodzenie. Przyjdą trudności, przyjdą problemy, smutki, ale na to pozwala Bóg dla naszego dobra. I jak my zrozumiemy w naszym życiu, że pozwala na to Bóg, wtedy te rzeczy staną się całkowicie inaczej. Jak coś staje się w naszym życiu, nie mówmy dlaczego, Panie, ale powiedzmy, co chcesz, Panie, abym się, gdzie chcesz, abym się poprawił, gdzie chcesz, abym się polepszył. I wiele razy Bóg przychodzi, aby nam pokazał coś bardzo ważnego. I tak, i teraz zaczynam to rozumieć. Zaczynam rozumieć teraz w tym momencie mojego życia, że powinieneś się zaprzeć samego siebie. Powinieneś zaprzeć samego siebie, Jorgo. Powinieneś zostawić wszystko z tyłu za sobą. Czytałem tam, gdzie mówi Słowo Boże, że musisz zostawić ojca swojego, matkę swoją, swoją żonę, swoje dzieci, ale musisz też zostawić swoją żyć, bo możesz wszystkich innych zostawić. I są inni. I to może być dla każdego z nas czy trochę łatwo, czy może trudne, ale możesz to zrobić. Możesz zostawić swojego ojca, swoją matkę, swoją żonę, swoje dzieci, swoje życie, jednak możesz zostawić. Możesz zaprzeć się samego siebie. Możesz zostawić wszystko z tyłu za sobą i abyś powiedział, Panie, chcę od tego momentu, co się będzie działo w moim życiu, chcę przyjmować i chcę badać samego siebie, co chcę polepszyć w moim życiu, co chcesz, abym poprawił w moim życiu, co chcesz, abym zrozumiał, chcę słyszeć Twój głos przejrzyście w moim uszach. Chcę mówić, że ja jestem winny, abym kontrolował samego siebie, bo kontrolowałem do tego momentu innych, a samego siebie kontrolowałem, nie kontrolowałem wcale. Ale przychodzi Bóg dzisiaj i mówi, możesz skontrolować samego siebie. I wiele razy jesteśmy w naszym życiu zaczepieni i chcemy, aby była zgodne z wolą Boga, obok woli Boga, ale równoległe drogi nigdy się nie spotykają, jest w matematyce. I to wszystko staje się równoległe. Równoległe drogi, linie nigdy się nie złączą. Ile byś nie poszedł, dwie linie równoległe nie złączą się. A jak to się stanie, aby się złączyły, i aby było jednym, musi jakaś linia zacząć się skrzywiać.
musi zacząć się skrzywiać co do drogi Bożej. Droga Boża jest dokładna, trwała, bezpieczna, przejrzysta i nie ma czego się bać, ale droga, która powinna się zmienić, jest nasza. I nasza droga, która powinna zwracać się do drogi Boga. I jak przyjdzie chwila, abyś się złączył z drogą Pana, ze Słowem Bożym, wtedy jest chwila, że możemy powiedzieć, że zaparłem się samego siebie. Wtedy łaska Boża naprawdę przyjdzie w naszym życiu i będzie z mocą, abyśmy mogli chodzić tak, jak Bóg chce. Tak, na pewno człowiek będzie wypróbowywany przez cały czas, będzie na miejscu takim, aby mógł szukać swoje miejsce, swoją drogę, samego siebie. I kim jest ten człowiek, który zna te próby? Ten, który się interesuje. Ten, który chce. Ten, który chce się nauczyć. I kim jest uczeń, który trwa w nauce? Ten, który chce się uczyć. Ten, który nie chce się uczyć, usiądzie, będzie siedział i przy pierwszej szansie, co zrobi, odejdzie. Ale tam przyjdzie Bóg, aby powiedział nam to, co usłyszeliśmy przez wczoraj, że jak ty zostawiasz swoje miejsce i oddalasz się, co się staje? Przychodzi Bóg i zasadza innego. Jak to usłyszałem, zaniepokoiłem się bardzo o samego siebie, o miejsce, które dał mi Bóg w drodze, w Królestwie Niebios. I jak powiedziałem, Panie, jak ja stracę moje miejsce w Królestwie Niebios, na pewno ty znajdziesz kogoś innego i zasadzisz drugiego. Znajdziesz innego człowieka. I kto jest stracony? Ja jestem stracony. Kto będzie nieszczęśliwy? Ja będę nieszczęśliwy. Dziękujemy Bogu, bo Bóg daje nam szansę, że jak wzruszymy się trochę od naszego miejsca, przyjdzie i zrozumiemy to. Ale jak podejmiemy decyzję, jak zostałem oszukany i chcę się oddalić, jest bardzo trudno, abyś znalazł swoje miejsce. Jest bardzo trudno, abyś podjął te miejsce, ale Bóg jest dobry, jest miłosierny, jest łaskawy, kocha bardzo człowieka, ma cierpliwość, oczekuje na niego, aby powrócił. Wiemy, jak marnotrawny syn uczynił, ale powrócił, ale to tylko Bóg może uczynić. Nie znajdźmy się na takim miejscu. Jest bardzo trudne miejsce. Abyśmy się utrzymali, trwali na naszym miejscu. Nie zostawmy wroga naszej duszy, władcy tego świata, aby nas kalał swoimi potrawami, swoim winem, jego rzeczami. Bo ten czas ma, te złe czasy mają ten cel, aby oszukali ludzi Bożych, bo tak jak powiedzieliśmy, są celem, szuka Bóg, aby znalazł takich ludzi, aby ich oszukał i aby zmienił im drogę. Bo wiemy, że diabeł jest zabójcą. I dlatego pracujcie z bojaźnią i z drżeniem w zbawienie swoje. Nie wiem, czy ja się bałem w ostatnim czasie bardzo i nie wiem, czy to mówię dobrze, ale wierzę, że Bóg chce, abyśmy się przestraszyli dzisiaj. Przestraszyli się niebezpieczeństwa, jakie istnieje, abyśmy stracili nasze zbawienie. Abyśmy mogli zbadać w naszym życiu i w naszym duchownym chodzeniu, gdzie stoję, gdzie się znajduję. Jest bardzo łatwo dzisiaj, abyś poszedł i abyś kalał się potrawami tego króla. I proszę was, bracia i siostry, uczyńmy kontrol dzisiaj w naszym życiu. I ja mówię o samym sobie. Ja chcę powiedzieć do samego siebie naprzód, że przestraszmy się dzisiaj, bo jest bardzo łatwo, aby człowiek stracił zbawienie swoje. Jest bardzo łatwo, aby jego droga oddaliła się od drogi Bożej. Jest bardzo łatwo, aby obciążył się jego ucho i jego serce, że nie będzie nic słyszał.
Bóg będzie miał cierpliwość, przygotuje swój Kościół, a my będziemy w tym ludzie, będziemy w tym Kościele, który Pan przygotowuje z wielkim bólem, z walką, z bojem. Będziemy my, powiedzmy sam o sobie, czuję, że Duch Święty w tym czasie chce przemawiać w liczbie pojedynczej. Chcę przemawiać do każdego z nas osobno, dlatego dzisiaj, bracia i siostry, podejmijmy decyzję, abyśmy wytrwali w naszej decyzji, abyśmy się ustali, czy jesteś w niewolnictwie, czy jesteś w próbie, czy jesteś w dobrobycie, gdziekolwiek się znajdujesz. Ale dziękujemy Bogu, bo dziś znajdujemy się w Kościele i mamy lepsze miejsce. Zatrzymajmy te miejsce, które chce Bóg, która jest zgodna ze Słowem Bożym, aby Pan dawał miłosierdzie i łaskę we wszelkiej mocy, abyśmy mogli chodzić. I ci młodzieńcy ustali się, wytrwali i po 10 dniach wygląd ich był bardzo piękny i uczynił łaskę i dzieło Bóg, że ci ludzie jedli warzywa i pili wodę tylko. I przeminęły 3 lata, i stanęli przed królem. Jak czytałem, to i powiedziałem: Panie, przeminą lata i przyjdzie godzina, że staniemy naprzeciwko króla. Nie tego króla Nabuchadneszera, naprzeciwko króla królów. Staniemy naprzeciwko Ojca. I wtedy jaki wygląd będziemy mieli? Jaki będzie nasz wygląd? Co będziemy mieli na odpowiedzenie? Co będziemy mieli do pokazania? I aby wiem, bracia i siostry, naprzód sam o sobie, że jesteśmy bardzo z brakami. Bardzo braki mamy. I pierwszy ja mówię wam, naprawdę mam wiele braków. I proszę Pana, tak jak mi Bóg objawia dzisiaj, abym włożył to do mojego serca, do mojego życia. I stanęli ci młodzieńce wobec króla i stali wobec króla i w każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i zrozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do 1. roku Cyrusa. 10-krotnie byli lepsi w mądrości i w poznaniu od innych. I dziękujemy Bogu, bo tylko mądrość Boża jest taka, która może nas zbawić od każdego, od każdej pułapki, od każdej trudności, od każdej rzeczy, która przychodzi wróg duszy. Tylko mądrość Boża, tylko mądrość Ducha Świętego. Tylko Bóg może przyjść i może dać nam te rzeczy. Kiedy jednak, jak my będziemy stali w naszej decyzji, którą Bóg chce. I dziękujemy Bogu, bo Pan nie wzywa od nas, abyśmy zrobili dzieło, w którym będziemy pracować tylko my, ale wzywa od nas współpracę w naszym życiu, abyś przyszedł Ty, ja i wszyscy i abyśmy uczynili Jego wolę, abyśmy ustali się w Jego woli i przyjdzie Pan później i zrobi wszystko inne. Będziemy znajdowali łaskę i miłosierdzie wobec wszelkich ludzi, mocy i wszystko, co jest obok nas, w naszym otoczeniu. Dziękujemy Bogu, bo Pan, co czyni, nie czyni tego sam. Chce w dziele osobistym naszym, chce mieć naszą współpracę. Wszystko może zrobić Bóg w naszym życiu, wszystko. Ale nie chce uczynić tego sam. Chce współpracować z nami. Interesuje go nasza współpraca. I dziękujemy Bogu, bo jak zrozumiemy, że jak wszystko, co chce Bóg zrobić w naszym życiu, czy jesteśmy w Kościele, czy w naszej rodzinie, chce naszą współpracę, chce naszą decyzję. I nasza decyzja, bracia i siostry, jest, abyśmy zaparli się samego siebie. Możemy się zaprzeć? Nie możemy, ale Pan jednak może uczynić łaskę, abyśmy podjęli tą decyzję, aby nam pomógł i wszystko to się stanie w naszym życiu.
rzeczywistością, staniemy tak jak chce Bóg i wejdziemy do Królestwa Niebios bogato i ani nie przez ogień, ale z błogosławieństwami, z radością, z wychwalaniem, tak jak Pan chce dla Jego dzieci, tak samo jak my chcemy dla naszych dzieci, aby byli błogosławieni, aby wychwalali Pana, abyśmy mieli radość w naszym życiu. Chcemy mieć radość, abyśmy mogli ustać się przed krokiem króla, królów. I niech Pan utwierdzi te słowa w naszych sercach i my oddajmy Mu wszelką chwałę, bo tylko poprzez Jego łaskę i miłosierdzie wszystko się może stać. Pan niech pobłogosławi Słowo.